Witam wszystkich serdecznie. Z uwagi na istniejące potrzeby zdecydowałem się nagrać serię na temat studium biblijnego. Jest taka potrzeba, żeby regularne studium biblijne było czymś właściwym dla każdego chrześcijanina. Jednak czasami brakuje nam zarówno bodźca, jak i motywacji. Może nie bardzo wiemy, jak się do tego zabrać. Dlatego właśnie chciałem opowiedzieć dzisiaj o tak zwanej indukcyjnej metodzie studiowania Biblii. Najpierw powiem o takim uproszczonym sposobie, a później, jeżeli ktoś będzie chciał dalej słuchać, to przeczytam jeszcze coś z ciekawej, darmowej publikacji. Ona też będzie zamieszczona. Tak, niektórzy muszą dopiero się rozsmakować w tej dziedzinie chrześcijańskiego życia, by należycie docenić ten czas i móc go wygospodarować. No tak to jest, że jak poczujemy, że coś nam dobrze wychodzi, jeszcze buduje nas pod względem duchowym, no to będzie nam łatwiej to zrobić. Te pierwsze kroki, jak zwykle w każdej dziedzinie życia, niestety są czasami troszeczkę trudniejsze. Zwłaszcza też osoby początkujące potrzebują pomocy w postaci sugestii co do wyboru metody i objętości, żeby na przykład się nie zrazić, jeżeli byśmy sobie dali zbyt obszerny materiał, on być może okazałby się trochę trudny, no i ktoś taki odłoży czasami to albo rzuci całkiem, powie, że nie da sobie z tym rady. Przedstawiona tutaj metoda jest bardzo prosta, można naprawdę bardzo, bardzo prosto ją zdefiniować. Zobaczymy, że nie jest to wcale trudne, żeby studiować Biblię. Nie trzeba mieć tony książek, żeby to robić. Wystarczy po prostu Biblia i notes się nam bardzo przyda. Dzisiaj jeszcze w dobie internetu to mamy praktycznie wszystko w zasięgu ręki. Trzeba tylko mądrze z tego korzystać. Słowo też przestrogi dla kogoś, kto studiował książki, gdzie miał gotowe, podane dogmatycznie odpowiedzi, a myślał, że to jest studium Biblii, no to to nie jest właśnie prawidłowy sposób studiowania Biblii i będzie to niezwykła zmiana, kiedy ktoś właśnie zastosuje tą indukcyjną metodę studiowania Biblii. Bardzo ładnie się ona nazywa i zobaczymy, że wcale to nie jest nic takiego zbyt mądrego, żeby to pojąć czy stosować we własnym życiu. Co jakiś czas będą się też na końcu pojawiały dodatkowe informacje dotyczące zasad obserwacji i interpretacji. W tej drugiej części też dzisiaj o tym powiemy, a także zachęty dla tych, którzy takie studia prowadzą, bo wiem, że jest to potrzebne, żeby też o tym właśnie powiedzieć. Cel. Jest to metoda studiowania, która polega na zadaniu szeregu pytań do tekstu dotyczących zawartości, znaczenia i zastosowania. W drugiej części to jest dość szeroko omówione. I teraz tak, pytania zostały ułożone, aby zachęcić do osobistego badania pisma. Więc to nie jest tak, że w pytaniu mamy zasugerowaną odpowiedź, albo że przeczytaj akapit poniżej, masz tam odpowiedź. To jest lenistwo takie umysłowe i chociaż wiele książek jest bardzo ciekawych do przeczytania, no to nie można powiedzieć, że jak ja czytam książkę, gdzie mam gotowe odpowiedzi, to studiuję Biblię. Nie na tym to właśnie polega. Tak, chcemy osobiście badać Biblię przez te pytania, by móc odkryć poszczególne nauki biblijne i uwypuklić wiadomość od Boga dla czytelnika wypływającą z danego fragmentu. Więc to będą twoje odkrycia, to jest coś wspaniałego, nie ktoś cię tego nauczył, tylko wiesz z Biblii, wiesz, że z danego fragmentu można wyciągnąć taki wniosek. Uwagi też zostały zminimalizowane, ponieważ samodzielnie odkryta prawda zostanie lepiej zapamiętana. Próba zrozumienia nawet bardzo trudnych fragmentów przyniesie zarówno radość, jak i wiele korzyści. Właściwe podejście jest tutaj też niezbędne, ponieważ nie czytamy Biblii jak jakiejś akademickiej książki, z której będą egzaminy. Nie chcemy się jakoś uczyć tego, żeby tylko komuś zaimponować. Nikt nas nie będzie też z tego testował.
Pismo jest przede wszystkim środkiem, dzięki któremu można spotkać Boga, mieć relacje z naszym Panem Jezusem, również z całą społecznością braci, jest podstawą wszystkiego. Szukamy też woli naszego Boga, kierownictwa naszego Pana. Odpowiadanie też na pytanie nie jest celem samo w sobie, bo to tak intelektualnie byśmy Biblię traktowali, a powinno to być takie radosne spotkanie z Bogiem, nienużący obowiązek, albo tylko przyjemna, intelektualna rozrywka. Będzie też powiedziane, co zrobić, jak jest mało czasu, żeby takie osoby nie rezygnowały też ze studium Biblii. Można to zrobić, nawet jak naprawdę nie jest wiele czasu. Choć używamy władz poznawczych, najważniejsze wymagania dotyczą naszej strony duchowej. Dlaczego tak jest, to możemy zobaczyć Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 25 i 26 werset. Według Biblii Nowe Przymierze czytamy. W tym czasie Jezus odezwał się w te słowa. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. Więc nie ma tutaj jakichś intelektualnych wymagań, że ten to jest mądry, to na pewno on lepiej zrozumie ode mnie, albo ten ma dobrą szkołę, to albo zna języki, wow, no to na pewno będzie wspaniale Biblię studiował. Może być tak, że osoba, która jest naprawdę prosta, wyciągnie wnioski bliższe temu, co Pismo w rzeczywistości chce przekazać, a przede wszystkim jej życie może być bliższe wzorowi naszego Pana, bo będzie przede wszystkim osobą skromną niejednokrotnie. A niestety osoby, które mają rozbudowany ten aparat krytyczny, to muszą się tej skromności uczyć. Ze mną włącznie oczywiście. 1 Koryntian, 2 rozdział, werset 14. Tak, wszyscy się uczymy. 1 Koryntian 2,14. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem. Nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Często bywa tak, że ludzie zmysłowi to ludzie, którzy są bardzo sprytni, bardzo mądrzy w taki ludzki sposób, że potrafią dużo rzeczy jakby na boku sobie załatwić i nikt o niczym nie wie. Ale o takich ludziach powiedziano, że nie rozumieją czy nie przyjmują spraw Ducha, że są one dla nich głupie, choćby i w tym sensie, że nie uważają za stosowne przestrzegać wszystkiego, co jest nakazane. Raczej chyba sobie to starają wybierać. Tutaj duchowe rozeznanie jest czymś właściwym, kimś, kto ma Ducha Świętego i kto ma duchowe usposobienie. Pokorne uznanie własnej zależności od Boga i modlitwa, aby Duch Święty otworzył nasze ślepe z natury duchowe oczy i dał nam duchowe rozeznanie i zrozumienie. To jest też coś, co jest bardzo potrzebne. Zależymy od Boga, potrzebujemy Jego Ducha. Wtedy będziemy widzieć sami z siebie. Nie jest tak, że będziemy wiedzieć, co Bóg nam chce przekazać. To wszystko należy do Niego i zależy od Niego. Musimy to uznać, jeśli chcemy odnieść z Biblii pożytek. I jeszcze ostatnia sprawa. Świadomość zarówno tego, że Biblię jest pisana w starożytnych językach, jak i kontekstu historyczno-kulturowego prowadzi do takiego wniosku, że pewne sprawy mogą wymagać większego wysiłku intelektualnego albo pogrzebania, czy to w słownikach, czy w leksykonach, czy w różnych innych przekładach Biblii. Więc to może być taką czasami jakby lekką trudnością, ale w tych czasach jesteśmy w stanie, jak mamy pytania biblijne, poszukać na nie odpowiedzi. Jak teraz z czasem? Taki sugerowany czas to jest od 20 do 30 minut.
najlepiej byłoby codziennie, ale wiemy wszyscy, jak jest, że nie zawsze jest to możliwe. Tak, zaraz jeszcze powiemy coś więcej na temat tego czasu. Rozmyślanie z modlitwą nad danym fragmentem jest niezbędnym przygotowaniem, by odpowiedzieć na pytania i nie należy uszczuplać tego czasu. Więc najważniejszą rzeczą jest właśnie czytanie i rozmyślanie z modlitwą nad danym fragmentem. Kiedy nie będziemy odpowiadać z głowy albo na podstawie własnego doświadczenia, w drugiej części odpowiemy, dlaczego jest to zagrożenie. Nie jest to właściwy sposób studiowania Biblii, żeby wszystko odnosić do swoich doświadczeń i przez to je filtrować. Również bardzo ważna sprawa. Szczegółowe studium pojedynczego wersetu ma mniejsze znaczenie niż zaznajomienie się z szerszym kontekstem oraz głównymi duchowymi prawdami danego fragmentu. Więc błędem byłoby wziąć sobie tylko jeden werset, poświęcić na niego cały dzień, a następnym studium wziąć drugi werset i znowu poświęcić na niego na przykład kilka godzin. Studium całej Biblii wtedy nam leży dosłownie, a my w ciągu, na przykład jeśli byśmy mieli dwa razy w tygodniu studium, no to w ciągu miesiąca zapoznaliśmy się z 8 wersetami. A nie czytamy Biblii w sumie tak naprawdę. Więc lepiej naprawdę więcej czasu poświęcić na czytanie, a mniej na jakieś bardzo szczegółowe sprawdzanie, co dany werset mówi. Ten szerszy kontekst, główne prawdy z danego fragmentu, to jest rzecz znacznie ważniejsza. No i cel końcowy to jest przeczytanie całej Biblii. Wymagania teraz. Wymaganiem jest oczywiście Biblia, najważniejszym. Ja osobiście polecam Biblię Warszawską, edycję Świętego Pawła lub Nowe Przymierze. Warto mieć jeden przekład podstawowy, bo łatwiej nam będzie zapamiętywać wersety. Jeżeli czytamy raz jednego, raz drugiego, raz piątego, no to ciężko nam będzie pamiętać, bo wszędzie jest to inaczej oddane. Wersety będą odczytywane z Biblii Warszawskiej. Ciekawą, czy taką pomocną rzeczą jest notatnik. Jeżeli mamy na przykład Biblię, co ma duże marginesy, jest do tego przeznaczona i nie czujemy, że jest to jakoś niestosowne, to róbmy sobie notatki w Biblii, jeżeli mamy takie życzenie. A jeżeli wolimy notować w notesie, to jest to też bardzo dobre. Za jakiś czas też wartość Twoich odkryć ujrzysz z perspektywy czasu. Pewne wnioski staną się bardziej trafne i istotne, inne mniej lub nawet wcale. I jest to normalne, bo uczysz się i zobaczysz, że to jest naprawdę ma sens. Jak zobaczysz z perspektywy czasu, na przykład jak studiujesz List do Rzymian, przeczytasz pierwszy rozdział, a później przeczytasz wszystkie. Gdybyś jeszcze raz wrócił do tych pytań, po lekturze całego Listu do Rzymian, to zobaczysz, wow, to jest po prostu no, inna księga. Więc warto ten notatnik mieć, warto to spisywać. To jest naprawdę super, mieć takie coś później i można z tego korzystać. Widzimy ten progres. Jeżeli masz naprawdę niewiele czasu, możesz być bardzo zajętym rolnikiem, pracownikiem, kimś, kto przyjdzie do domu, ma troszkę czasu tylko, no taki jest świat, prawda? Różnie pracujemy i masz niewiele czasu, to naprawdę odradzam korzystanie, takie regularne korzystanie z komentarzy biblijnych, słowników, jako typowy zamiennik studium, no bo wtedy trzeba wybrać, prawda, co jest najważniejsze. Jeżeli zdecydujesz się jednak je czytać, to lepiej robić to oszczędnie, nie kosztem samego studium Biblii lub jako jego zamiennik. Bo co samodzielnie odkryjesz na swoim studium Biblii, będzie miało dla ciebie o wiele większą wartość niż coś, co pośpiesznie przeczytasz w komentarzu. To jest oczywiste. Niech takie rzeczy będą osobnym, pomocnym dodatkiem do studium, o ile będzie na nie czas. Albo będziesz miał jakieś takie pytanie, no nie możesz sam znaleźć na nie odpowiedzi, no to są do tego też pomoce. Tak, sugerowane czynności. Oczywiście rozpoczynamy modlitwą o pomoc w zrozumieniu, przygotowaniu swojego serca, by spełniać wolę Bożą. Przenosimy się niejako w tamte czasy,
kiedy to zostało spisane. No i chcemy to jak najlepiej zrozumieć. Tą księgę traktujemy bardzo osobiście, więc dlatego też ta pomoc Boża jest dla nas taka potrzebna, żeby to nas kształtowało. Wysłuchaj odczytanego fragmentu, śledząc go we własnej Biblii. Jeżeli chcesz, możesz zamiast tego albo oprócz tego sam odczytać go na głos. Najlepiej nie czytać też pytań, które będą zadane jeszcze przed przeczytaniem tekstu, bo nie chcemy, by nasze zainteresowanie ograniczało się wyłącznie do tych punktów. I to jest jakby ta uproszczona wersja będzie tego dotyczyć, bo ta wersja indukcyjnej metody studiowania Biblii omówiona w drugiej części, w tym samym filmie, ale później będzie to omówione, to tam jest znacznie więcej rzeczy jeszcze, których można zrobić, jeżeli ktoś ma czas, chciałby to zrobić, tak naprawdę intensywnie studiować Biblię, to nie ma problemu. Jest też taka, będzie można sobie ściągnąć książkę darmową. Jest to naprawdę bardzo pomocne i w fajny sposób też napisana. Tak, przeczytaj pytania i ewentualne uwagi. Tam będzie jeden czy dwa takie krótkie punkty. Rozważ ten fragment w oparciu o te pytania i spróbuj na nie odpowiedzieć na podstawie wersetów. Więc tak, dotyczy to tych osób, które chciałyby poświęcić właśnie ten niedługi czas na przemyślenie, to właśnie, żeby oprzeć się o te pytania do tekstu. Zapisz odpowiedzi w notesie, wyraźnie je sformułuj. Nie chodzi, by tylko pobieżnie przejrzeć pytania, mając blade pojęcie, jak na nie odpowiedzieć. Więc odpowiedź ma być konkretna. Pytania oczywiście nie wyczerpują znaczenia danego fragmentu. Może masz odczucie, że podane pytania rozmijają się z główną myślą danego fragmentu, albo zbyt szybko sugerują zastosowanie. To zrozumiałe. No tak, bo będzie tam powiedzmy dwa czy trzy pytania, no i to nie jest wszystko. Na podstawie jednego wersetu można by nawet książkę napisać, byli i tacy, więc to jest tylko jakiś niewielki urywek, te właśnie pytania. Nasze wnioski też niekoniecznie muszą się jakby pokrywać, więc naszym zdaniem główna myśl może być gdzie indziej. Możemy też chcieć własne pytania ułożyć do tekstu. No jeśli tak, to cel tego kursu czy tego założenia właśnie zostały osiągnięte, tej metody indukcyjnej. Możesz się zastanawiać, czy tak powinna wyglądać oczekiwana odpowiedź, czy ona jest prawidłowa. Tyle, że to nie ma aż tak wielkiego znaczenia, pod warunkiem, że lepiej zrozumiałeś biblijne nauczanie. A z czasem też te wnioski zaczną coraz bardziej pasować do tego wzoru, jaki Biblia wyznacza. Czasami podano dodatkowe wersety do porównania, które pomogą w znalezieniu prawidłowej odpowiedzi, kiedy ta sprawa będzie trudniejsza. Lepiej też studiować dany fragment Biblii, oparty o pytania czy o nasze osobiste pytania, niż skakać od wersetu do wersetu, czy to po odnośnikach, czy to tematycznie. Warto co jakiś czas przeglądać swoje duchowe odkrycia, bo to sprzyja docenianiu. Będziemy też bardziej chcieli nawet usiąść do takiego studiowania, bo nie jest wcale oczywiste, do jakich wniosków dojdziemy. Jeżeli brak ci czasu, rozważ na przykład tylko jedno pytanie za jednym podejściem. Bo jeśli są na przykład cztery pytania, no to można to zrobić na dwa razy. Ale jeśli no naprawdę nie masz czasu, to nawet jedno pytanie rozważ sobie. I przemyśl to z modlitwą. I osiągniesz bardzo wiele. Znacznie więcej, niż gdybyś tylko przeczytał ten tekst i odłożył i koniec, prawda? Użyj też tego fragmentu, by oddawać chwałę Bogu. Módl się nad tym, czego się dowiedziałeś, czy Bóg coś dzisiaj do ciebie powiedział. A kiedy to odkryjesz, możesz w modlitwie odnieść to do własnego życia. To wtedy to słowo stanie się słowem do ciebie i czymś takim bardzo żywym, bardzo prawdziwym, czymś osobistym, czymś twoim.
Pamiętaj, że natchnione Słowo Boże zostało spisane dla czysto praktycznych celów. Do nauczania nas, do karcenia nas, do korygowania nas, do wychowywania nas w sprawiedliwości, a tak, żebyśmy byli duchowo dojrzali i całkowicie wyposażeni do wszelkiego dobrego dzieła, jak mówi 2 Tymoteusza 3:16, 17. Tyle jeśli chodzi o pierwszą część, tą właśnie uproszczoną metodę indukcyjnego studium Biblii. Więc jeżeli uznajesz, że to wystarczy, to możesz w tym momencie zakończyć słuchanie. Ale dla osób, które chciałyby coś więcej się dowiedzieć, jest właśnie też taka książka Metody Studium Biblii, to jest kurs Omega. I mamy tutaj nawet napisane, że można w dowolny sposób tam rozpowszechniać, tłumaczyć, wszystko rozprowadzać w dowolnej formie. Będzie podany autor, więc no tutaj wszystko podaję, skąd oficjalne te dane się znajdują. I zaraz będziemy o tej metodzie się jeszcze uczyć. Tak. Wprowadzenie do indukcyjnej metody studium Biblii. Pozwólmy Biblii być naszym nauczycielem. Jest ciekawe to, bo wiele rzeczy o tej metodzie czytałem, a ta się wydaje taka najbardziej sensownie i fajnie też to jest wytłumaczone. Tak, cel lekcji to jest przedstawienie indukcyjnej metody studium Biblii oraz wyjaśnienie, na czym polega jej wyższość nad innymi metodami studium biblijnego, bo jest ich wiele. Jedna z książek podaje 12 i to na pewno nie jest też jakby kompletna lista możliwości. Pożądane rezultaty to m.in. zrozumienie różnicy między dedukcją a indukcją. Dedukować wszyscy umiemy, ale indukcja jest już taką rzeczą troszeczkę inną. Główne punkty. Dedukcja i indukcja pod względem logicznym zmierzają w przeciwnych kierunkach. Jeżeli jeszcze tego nie wiemy, to zaraz zobaczymy. Metoda indukcyjna jest najlepsza w uczeniu się czegoś nowego ze słowa. Kolejnymi krokami w metodzie indukcyjnej są obserwacja, interpretacja i zastosowanie. I one tutaj będą szczegółowo omówione. Jeżeli metodę indukcyjną stosuje się uważnie i bez pośpiechu, dostarcza ona solidnej podstawy do rozumienia Biblii. I nawet jak mamy mało czasu, to nie powinniśmy się śpieszyć ze studium Biblii, bo to nam tylko zabierze czas, to będzie taki no, na wpół zmarnowany czas, jeśli będziemy gonić. Lepiej zrezygnować z czegoś mniej ważnego, a mieć naprawdę czas na takie rzeczowe studium Biblii. Nie musi być długie, ale niech ono będzie, ten czas będzie na to tylko wykupiony. Nie będę tutaj odczytywał wszystkiego. Ta publikacja będzie dostępna, ja link do niej udostępnię. Każdy, kto chce, ona ma 105 stron, więc no jest taka wow, no dość duża. Fajna inicjatywa też, że takie publikacje są dostępne. Biblia jest najważniejszą księgą, jaka kiedykolwiek powstała. To jest dla nas jasne. Chcemy ją tak konkretnie studiować, żeby przenikała nasze serca. Również tych, których próbujemy pozyskać dla naszego Pana Jezusa. Służy ona za normę, według której mierzymy i oceniamy każdą naukę, czyn, tradycję i wszelkie inne książki. Nie może być odwrotnie. Historia, tradycja i ludzki intelekt mogą prowadzić na manowce, ale Biblia pozostaje niezmienną prawdą Bożą. Chcemy też podchodzić do Biblii z całą uwagą i z należytym szacunkiem. Boży charakter Pisma wymaga, byśmy czytali je z nastawieniem uczenia się z Niego, zamiast wyciągania z Niego tego, co chcemy słyszeć. Więc to Biblia uczy nas, a nie my mówimy, jak Biblia uczy. To jest coś właśnie odwrotnego. Chcemy uczyć się z Pisma. Ono jest źródłem. Indukcyjna metoda studiowania Biblii jest przeznaczona do tego, by pomóc każdemu wierzącemu
czy osobie świeckiej, czy pastorowi, księdzu, zakonnicy, duchownemu, starszemu, lepiej zrozumieć naukę płynącą ze Słowa Bożego. Teraz tak, indukcja jako przeciwieństwo dedukcji. To odczytamy, bo nie dla każdego jest to jasne. Dedukcja i indukcja to dwa rodzaje logicznego rozumowania. Obydwa zajmują się sprawami ogólnymi i szczegółowymi. Obie te metody prowadzą do jakiegoś wniosku. Robią to jednak w zupełnie odmienny sposób. Rozumowanie dedukcyjne przechodzi od ogółu do szczegółu. Indukcyjne natomiast od szczegółu do ogółu. Zaraz będą przykłady. Chrześcijanie posługują się obydwoma tymi sposobami do studiowania Biblii, lecz na ogół nie zdają sobie sprawy z tego, jak każda z tych metod wpływa na ich studium i wnioski. Więc tak, z jednej strony nie chcemy się ograniczać do jednej metody, ale z drugiej chcemy wybrać tą lepszą, tą skuteczniejszą. I teraz podejście dedukcyjne. Jak to wygląda? Stosuje się je w różnych zawodach. Zaraz będzie przykład policjanta. Umiejętność dedukcji jest niezwykle cenna. Dlatego też powstało wiele książek na ten temat. Celem tej lekcji nie jest pomniejszenie wartości dedukcji, lecz zasugerowanie, że jest to gorsza metoda studiowania Biblii. Rozumowanie dedukcyjne. Ogólnie rzecz biorąc, rozumowanie dedukcyjne przechodzi od ogółu do szczegółu. To znaczy zaczyna się od znanej i powszechnie akceptowanej myśli lub przesłanki. To uprzednio istniejące rozumienie porównuje się następnie do konkretnej sytuacji i wyciąga wniosek. Podstawą wniosku jest fakt, że ogólna myśl jest prawdziwa, a dana sytuacja jest do niej podobna. Innymi słowy, myśl ogólna kontroluje lub przynajmniej wywiera silny wpływ na nasz sposób postrzegania konkretnej sytuacji. Za przykład mogą posłużyć ślady w śniegu. Są one na ogół śliskie, dlatego podchodząc do każdego śladu zachowamy ostrożność, nawet jeśli nigdy nie poślizgnęliśmy się na danych śladach. Nasze ogólne doświadczenie ze śladami w śniegu prowadzi nas do logicznego i rozsądnego wniosku. Ilustracja 1.1 pokazuje kierunek rozumowania dedukcyjnego. Tak, znany i akceptowany fakt, czyli też nasze doświadczenie, prawda? Coś, co znamy, porównujemy to z tym, co widzimy i to prowadzi nas do konkretnego wniosku. I tak zazwyczaj ludzie robią, tak zazwyczaj studiują też pismo. Ale tu jest jeszcze ostrzeżenie. Dedukcja ma pewien istotny, słaby punkt. Jeśli nasze ogólne pojmowanie jest błędne albo doświadczenie jest niestety chybione, to też taki będzie nasz wniosek i sypie się cała logika. Załóżmy, że Rosjanin słyszy, jak ktoś mówi o lekarzu. W Rosji większość lekarzy to kobiety. Dlatego człowiekowi temu logiczna wydaje się dedukcja, że ten lekarz jest kobietą. Często jednak będzie to mylny wniosek. W Rosji zawód lekarza wykonują też przecież mężczyźni. W niektórych krajach będzie to zawód zdecydowanie męski. W tym wypadku wpływ naszych wcześniejszych doświadczeń może nas niejednokrotnie prowadzić w złym kierunku. Zakładamy, że znamy odpowiedź zamiast szukać innych wskazówek do poprawnej odpowiedzi. Takie zakładanie, że znamy odpowiedzi, będzie też, kiedy wyszliśmy z jakiejś sekty czy z religii, która głosi bardzo wiele fałszywych nauk. Wtedy my znamy te wersety, my znamy te fragmenty, ale okaże się, że one uczą całkiem czegoś innego niż to, co nam wpajano. Tak, więc nie zakładajmy, że znamy odpowiedź, ale szukajmy innych wskazówek do znalezienia poprawnej odpowiedzi. Samo doświadczenie, można mieć 50 czy 70 lat doświadczenia, i to może utrudniać też taki otwarty umysł i studiowanie. Dedukcyjne studium Biblii. Metodą dedukcyjną można się posługiwać przy studiowaniu Biblii, choć jej słabe strony ograniczają jej pożyteczność. Kiedy studiujemy Biblię,
Ważne jest, by rozumieć to, co mówi Bóg, a nie nakładać na tekst naszego rozumowania. Tak, co mówi Bóg? Bywają sytuacje, gdy nie możemy zrozumieć jakiegoś trudnego wiersza i polegamy na naszym ogólnym rozumieniu Pisma, usiłując wydedukować, co ono prawdopodobnie oznacza. Powinna to być jednak ostateczność. Pierwszy krok, jaki należy wtedy uczynić, to modlitwa, rozważanie wiersza i ciągłe czytanie go od nowa w celu zrozumienia jego przesłania. Jeśli się szybko poddamy i założymy, że wiersz ten jest taki jak inne mu podobne, możemy poważnie wypaczyć Słowo Boże. Na przykład w Nowym Testamencie w 10 na 11 przypadków użycie słowa drożdże czy zakwas odnosi się do grzechu. Byłoby zatem rozsądne i logiczne założenie, że ten 11 przypadek również dotyczy grzechu. Ja go przeczytam, o czym on jest, bo może nie wszyscy pamiętamy. Mateusza 13:33. Następna przypowieść brzmiała: tak, Królestwo Niebios przypomina zakwas. Gospodyni dodała go do ciasta rozrobionego z 20 kg mąki i całe się zakwasiło. No tak, logiczne i rozsądne, ale całkowicie błędne. Myślenie takie okazałoby się błędne. Zbadanie kontekstu tego fragmentu pokazuje, że chodzi o Królestwo Boże. Więc doświadczenie czy logiczne i rozsądne wnioski mogą okazać się nieprawdziwe. Następna sprawa. Normalna metoda. Niestety dedukcja jest prawdopodobnie najpopularniejszą metodą studiowania Biblii. Skutkiem tego bardzo mało osób uczy się wiele z Biblii. I to jest czad. Można tyle czytać Biblii, a mieć w głowie własne myśli. Można nie uczyć się, bo uważać, że my to wszystko wiemy, bo mamy doświadczenie i filtrujemy przez swoje jakieś poglądy, przez to, co sami widzieliśmy. A ile my widzieliśmy w porównaniu do Boga? Dalej czytamy o takich osobach, ponieważ podchodzą do Pisma z założonym z góry pojmowaniem jego znaczenia, nie są w stanie dostrzec i uczyć się ze szczegółów danego tekstu. Więc pokorne podejście jest różne od takiego, że z góry wszystko jest założone. Nauczyciele biblijni często z góry wiedzą, co chcą powiedzieć, więc sięgają po Biblię, aby odszukać wiersz, który zdaje się potwierdzać ich rozumowanie. Wtedy Słowo Boże służy raczej popieraniu naszego przesłania, niż przekazywaniu myśli, jakie Pan zamierzał przez nie przekazać. Nawet nauczyciel biblijny, który zna już Biblię, w jakimś stopniu oczywiście, lepiej jest, żeby nawet przygotowując się do kazania czy do przemówienia, starał się samego siebie też nauczyć, co Pan chciał przez to powiedzieć. Więc to jest dla nas też ostrzeżenie. Podejście indukcyjne. Teraz ta druga metoda. Metoda indukcyjna pod wieloma względami jest przeciwieństwem dedukcji. Bada ona konkretne elementy danej sytuacji, a następnie w oparciu o nie próbuje sformułować ogólną zasadę. Na ogół używa się jej wtedy, gdy nie mamy odpowiedniej zasady ogólnej i nie możemy posłużyć się dedukcją. Choć w zasadzie powinna to być taka dominująca metoda naszego studium Biblii. Rozumowanie indukcyjne. Jak to wygląda? Dedukcja jest zasadniczo procesem, w którym posługujemy się zdobytą uprzednio wiedzą. Indukcja przeciwnie, polega na uczeniu się. Więc siadamy od początku i się uczymy. Zakładamy, że nie znamy jeszcze odpowiedzi i uważnie śledzimy fakty po to, by próbować zrozumieć ich znaczenie. W metodzie tej nacisk kładzie się na konkretne szczegóły i fakty w określonej sytuacji. Ilustracja 1.2 pokazuje kierunek metody indukcyjnej.
mamy szczegółowe fakty, załóżmy, że to jest fragment Biblii albo jakaś sprawa do zbadania i mamy różne fakty. Nie zakładamy nic, ale zbierając te fakty, one prowadzą nas do ogólnego wniosku. Szczegółowe fakty prowadzą do ogólnego wniosku. Teraz indukcyjne studium Biblii. Przy zastosowaniu indukcyjnej metody studiowania Biblii podchodzimy do niej jako uczniowie. Wyznajemy Bogu i sobie, że nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi. Naszym celem jest zrozumienie. Podchodzimy z zaangażowaniem do uważnego badania tekstu i pozwalamy, by za jego pośrednictwem Pan przemawiał do nas. Metoda dedukcyjna prowadzi na ogół do krótkiego kazania, indukcyjna do duchowego wzrostu. Niesamowita różnica może być właśnie w podejściu. Jedno i drugie, druga metoda studium będzie wymagała wysiłku, ale tutaj ta nagroda za ten wysiłek jest o wiele większa. Jest to o wiele bardziej niesamowity ma wpływ na człowieka. Lepsza metoda. Metoda indukcyjna przewyższa dedukcyjną, ponieważ czyni autorytetem pismo, a nie nasze rozumowanie. Albo rozumowanie kogoś, kto napisał jakąś gotową publikację. Jej wyższość polega też na łączeniu procesu rozumienia z zastosowaniem zasad biblijnych do naszego życia. Więc będziemy robić szybsze postępy. Zgłębiając Biblię, widzimy, jak Bóg postępował z ludźmi w danej sytuacji, w danym czasie i danej kulturze. Naszym zadaniem jest zebranie tych faktów i sformułowanie w oparciu o nie biblijnej zasady. Więc będziemy dostrzegać zasady biblijne, na których opierało się prawa i na których możemy zbudować własny system wartości. Następnie przekładamy tę zasadę na naszą analogiczną sytuację, po to, byśmy mogli ją zastosować. Proces indukcyjnej metody studiowania Biblii przebiega zatem następująco. Jest to obserwacja faktów w kontekście biblijnym, interpretacja, której celem jest odszukanie zasady, jakiej dany fragment naucza, i na końcu, kiedy już obserwowaliśmy fakty, zinterpretowaliśmy, mamy tą zasadę, chcemy to zastosować w naszym życiu do sytuacji, z jakimi się zetkniemy. I teraz poszczególne te etapy indukcyjnego studium Biblii będą omówione. Wszystkie trzy etapy indukcyjnej metody studiowania Biblii są ważne. Są one kolejnymi cegiełkami, które ustawione jedna na drugiej prowadzą nas od tekstu biblijnego do właściwego zastosowania w naszym życiu. Zasadniczo te trzy etapy stawiają trzy różne pytania odnośnie do tekstu. Co mówi tekst? To jest obserwacja. Co on oznacza? To jest interpretacja. I co powinienem zrobić? To jest zastosowanie. Obserwacja, interpretacja, zastosowanie. Wzajemne powiązanie między tymi etapami pokazuje ilustracja 1.3. Zwróć uwagę na postęp logiczny, jaki dokonuje się podczas tych trzech etapów, poczynając od tekstu biblijnego i kończąc na zastosowaniu do naszego chrześcijańskiego życia. Jeśli etapy te nie przebiegają we właściwej kolejności, skutkiem jest błąd. Więc tak, obserwujemy, co mówi tekst, zbieramy fakty, później interpretujemy ten tekst, żeby wiedzieć, co on oznacza, formułujemy tą podstawową zasadę i staramy się ją zastosować, odpowiadając na pytanie, co powinienem zrobić. Jest to zadanie, jest to cel, jest to zmiana w naszym sposobie myślenia czy w naszym zachowaniu. I znowu szczegółowe omówienie. Obserwacja. Co mówi tekst? Pierwszym etapem metody indukcyjnej jest obserwacja. Jest to zarazem etap najważniejszy. Podobnie jak solidny fundament, ma zasadnicze znaczenie dla budowy domu. Na tym etapie śledzimy tekst, szukając każdego szczegółu, jaki możemy w nim znaleźć, i zapisujemy nasze spostrzeżenia. Kluczem do tego etapu jest zadawanie niekończącej się serii pytań, typu kto, co, dlaczego, gdzie, kiedy i tak dalej.
Pytania te pomagają nam się skupić na tym, co mówi Biblia, zamiast na przypisywaniu jej naszych własnych pomysłów. I to jest właśnie bardzo ważne i kluczowe. Oczywiście wiele tych pytań to jest dla osób, które mają też więcej czasu, ale jest to bardzo ważne i można sobie to jakby zapamiętać, że te pytania do tekstu można też ułożyć sobie samemu. Mogą nawet być właśnie tylko takie krótkie. Przyglądamy się też uważnie kontekstowi danego wiersza, akapitu, rozdziału i księgi w celu zapoznania i zrozumienia sytuacji, w jakiej powstały. Na tym etapie bardzo istotne jest to, by nie interpretować ani nie stosować tekstu. To jeszcze nie jest ten etap. Najpierw musimy odkryć wszystkie informacje. W następnym kroku, interpretacja, zastanowimy się, co dany tekst oznacza. To jest jakby trzykrotne przerobienie danego tekstu. Interpretacja. Przeczytaliśmy, teraz zastanawiamy się, co to znaczy. Jesteśmy zatem na tym drugim etapie, gdzie szukamy tej zasady. Proces interpretacji składa się z dwóch części. Pierwsza polega na ustaleniu, co dany fragment miał przekazać pierwotnemu adresatowi. Druga część ma za zadanie sformułować przesłanie tego fragmentu jako biblijnej zasady, którą można zastosować w innych podobnych sytuacjach. Jest to trudny etap wymagający poważnego namysłu i modlitwy oraz prowadzenia Ducha Świętego. W tym punkcie musimy porównać nasze pojmowanie tamtej sytuacji historycznej, geograficznej, politycznej, kulturalnej i religijnej z faktami, które odkryliśmy na etapie obserwacji. Wszystkie przeoczone przez nas wtedy fakty będą przeszkodą na obecnym etapie. Dlatego ta obserwacja jako fundament jest tak bardzo ważna. Teraz jest też pora na porównanie tego tekstu z innymi podobnymi fragmentami w celu sprawdzenia, czy mogą one pomóc go zrozumieć. Musimy przy tym uważać, by nie zniekształciły one faktów z czytanego przez nas fragmentu. Jeśli mimo to sens fragmentu jest wciąż niejasny, być może trzeba będzie wrócić do etapu obserwacji i wytrwale poszukiwać więcej informacji. Kolejny punkt – zastosowanie. Co powinienem zrobić? Ostatnim etapem metody indukcyjnej jest zastosowanie. W tym punkcie patrzymy na wynik etapu interpretacji i zastanawiamy się, jak dana zasada może odnosić się do naszej sytuacji. Ponieważ uważnie prześledziliśmy oryginalny kontekst i znamy jego szczegóły, możemy poszukać podobnych kontekstów w naszych czasach. Trudność na tym etapie polega na ustaleniu, jaka współczesna sytuacja jest naprawdę analogiczna do oryginalnej. Możemy jedynie powiedzieć, tak mówi Pan, jeśli potrafimy wykazać, że takie podobieństwo istnieje. Jeśli nasza sytuacja jest naprawdę taka sama jak ta z fragmentu biblijnego, to możemy zakładać, że Pan chce, byśmy odnieśli to przesłanie do siebie. W tym wypadku ważnym zadaniem jest konkretne i jasne określenie, co powinniśmy zrobić. Budowanie solidnej piramidy. Ważne jest, by nie pomijać żadnego z tych etapów, nie zmieniać ich kolejności. Nie można właściwie ustalić znaczenia danego fragmentu, jeśli się go wcześniej uważnie nie prześledziło i bezowocne jest pytanie, co należy zrobić bez wiedzy, co dany tekst oznacza. Dlatego do właściwego wykorzystania metody indukcyjnej niesłychanie istotne jest poświęcenie tyle czasu, ile potrzeba. Przyspieszanie procesu. Najbardziej powszechnym błędem przy posługiwaniu się metodą indukcyjną jest poświęcanie zbyt mało czasu na etap obserwacji. On rzeczywiście bardzo ważny. Dlatego w jednym dziele pisało, że 20 minut to jest takie minimum, które może okazać się zbyt mało. Dobrze jest mieć co najmniej te pół godziny, żeby wykupić. Ale oczywiście każda chwila jest ze Słowem Bożym jest cenna. Osoba studiująca Biblię rzuca okiem na dany fragment i zakłada, że wie on, co mówi. Takie podejście niweczy proces uczenia się.
Skutek jest taki, że rozumienie fragmentu jest takie samo, jak było na początku. Nie pozwoliliśmy Pismu przemawiać do nas, ani nas uczyć. Tego typu postawa wobec Słowa Bożego sprawia, że nie robimy postępów w pojmowaniu Biblii. Biblia jest żywa i skuteczna. Nigdy nie jesteśmy w stanie pojąć w pełni głębi pochodzących z niej nauk. Każdy studiujący Słowo zawsze znajdzie w nim jakąś nową naukę, o ile poświęci czas i wysiłek potrzebny do jej zrozumienia. Mamy tutaj na ilustracji dobre i złe fundamenty. Ona też będzie omówiona? Będzie omówiona, dobrze. Ale widzimy, jak one różnią się między sobą. Powszechna postawa, a właściwa postawa. Pracownicy chrześcijańscy często przyspieszają ten proces, ponieważ chcą jak najszybciej przygotować innym przesłanie. Czyli macie ludzie wnioski gotowe. Bez zbadania, bez pokazania, skąd one się wzięły, jak ten tekst został zbadany, jaka zasada została wyciągnięta, jak to przeszło na nasze życie w zastosowanie. Więc to uczy rzeczywiście, jest lenistwem ze strony takich nauczycieli religijnych, ale też uczy lenistwa jednak współchrześcijan. Tak czy owak, skutkiem słabego przygotowania jest słabe nauczanie, niepoparte mocą Pana. Żałowanie czasu i fatygi w tym procesie można przyrównać do piramidy po lewej stronie na ilustracji 1.4. Widzimy. Powszechna postawa. Pobieżna obserwacja przechodzi w interpretację pośpieszną lub założoną z góry, opartą na tekście, który niekoniecznie ją potwierdza. Więc jest szybka obserwacja, założona z góry interpretacja, no i na tym jest zbudowane zastosowanie budzące zastrzeżenia. W efekcie kazanie czy przesłanie buduje się na takim chwiejnym fundamencie. To smutne, ale jest to być może najbardziej powszechny rodzaj nauczania we współczesnych kościołach. Solidny fundament. Piramida po prawej stronie ilustracji 1.4 pokazuje właściwe zastosowanie metody indukcyjnej. Zwróć uwagę, że najwięcej miejsca zajmuje w niej obserwacja, następnie interpretacja, a na końcu zastosowanie. Dużo obserwacji, konkretna interpretacja zbudowana właśnie na tym, co zauważyliśmy, i właściwe zastosowanie. Mimo to zastosowanie jest solidne i odpowiednie, gdyż opiera się na dokładnym badaniu słowa. I można to zrobić osobiście. Jesteśmy w stanie dokładnie obserwować, interpretować, jeśli chodzi o taką ostrożną interpretację Biblii, no i znaleźć zastosowanie do własnego życia. Metodę indukcyjną można porównać do kopania złota. Najpierw rozbija się tony skał zawierających złoto na małe kawałki i myje się je. To jest obserwacja. Następnie przesiewia się potłuczoną skałę w celu znalezienia złotych bryłek. To jest interpretacja. Szukanie tej zasady. W końcu bryłki złota topi się i nadaje się im kształt użytkowej biżuterii lub innych przedmiotów przeznaczonych dla kupujących. I to jest zastosowanie. W wyniku tego procesu wytwarza się niewielką ilość złotego kruszcu w porównaniu z wagą oryginalnej skały. Jednak ostateczny rezultat ma wielką wartość. Podobnie skutek studiowania słowa przy pomocy metody indukcyjnej wart jest całego koniecznego wysiłku. Konkluzja. Indukcyjna metoda studiowania Biblii jest lepsza. Prowadzi ona do dokładniejszego zrozumienia Biblii i stymuluje prawdziwy wzrost duchowy oraz proces uczenia się. Jako taka jest najlepszą metodą nie tylko dla pastorów i kaznodziejów, ale również dla każdego chrześcijanina. Wszyscy mamy się uczyć z Pisma. Każdy założyciel Kościoła powinien nie tylko przyswoić sobie tę metodę, ale również uczyć jej wszystkich wierzących pozostających pod jego duszpasterską opieką.
Kolejne lekcje podadzą więcej szczegółów odnośnie do zastosowania poszczególnych etapów metody indukcyjnej. Będzie też czas na praktykę, oswojenie się z każdym z tych etapów. Włożony trud będzie w pełni nagrodzony nowym zrozumieniem słowa żywego Boga. Więc tyle odnośnie tego fragmentu. Czy zadano pytania powtórkowe? Jaka jest zasadnicza różnica między dedukcją a indukcją? Dlaczego metoda indukcyjna jest lepszą metodą studiowania Biblii niż dedukcyjna? I jakie są niebezpieczeństwa powszechnego podejścia do studiowania Biblii i głoszenia kazań? Żeby tak jeszcze naprawdę dobrze się to wszystko utrwaliło, jest to taka jedna strona. Czym się różni dedukcyjne rozumowanie od indukcyjnego i również czym się różni indukcyjne i dedukcyjne studium Biblii? Myślę, że to jest bardzo dobre. Jak to przeczytałem, to jest tylko jedna strona. Naprawdę świetnie to tłumaczy. Jeżeli ktoś nadal nie rozumie tej różnicy, to po tym, jak to przeczytam, to na pewno zrozumie. Więc tak, dedukcyjne rozumowanie. Ono przechodzi od ogółu do szczegółu i także wyobraź sobie, że jesteś takim oficerem policyjnym na patrolu i dostajesz takie wezwanie. Proszę zgłosić się na jakąś tam ulicę Marii Skłodowskiej Curie 123. Mamy tam zgłoszenie o włamaniu i kradzieży. No i jako policjant zgłaszasz się do tego domu, wiedząc, że ktoś się tam włamał, wziął wartościowe przedmioty z tego domu. No i teraz szukasz na to dowodów, żeby udowodnić, że ta teoria, czy to zgłoszenie jest prawdziwe. Więc szukasz rozbitych szyb, czy jakichś tam wyrwanych kłódek, rozwalonych zamków, brakujących przedmiotów i odcisków palców. Idziesz od ogółu, czyli tego, że przestępstwo zostało popełnione czy zgłoszone, jeszcze nie wiesz o tym, do szczegółu, czyli dowodów na to przestępstwo. A teraz jak wyglądałoby indukcyjne rozumowanie w wypadku policjanta? Ono idzie od szczegółu do ogółu, do ogólnej zasady. Jesteś znowuż takim oficerem policji na patrolu i dostajesz następujące zgłoszenie. Proszę zgłosić się na wezwanie na ulicę Marii Skłodowskiej Curie 123. No i zgłaszasz się, widzisz tam dom. Nie wiesz w zasadzie, czego dotyczy to zgłoszenie. Nie masz pojęcia, dlaczego zostałeś wezwany. Ale widzisz wybite okno. Wchodzisz tam do domu, widzisz, że nie ma, że pewnych rzeczy brakuje. Zbierasz dowody. No i prostym wnioskiem jest, że ktoś się włamał i okradł ten dom. Posuwasz się od szczegółu, czyli tych możliwych dowodów przestępstwa, do ogółu wniosku, że popełniono przestępstwo. Jak to teraz przenieść na indukcyjną i dedukcyjną metodę studiowania Biblii? Dedukcyjne studium biblijne. Zaczynasz studium mając określoną jakby ideę, czy pomysł, czy prawdę w swoim umyśle. No i pracujesz nad nią, nad takimi określonymi fragmentami, które wiążą się właśnie z tą sprawą. Czyli na przykład taka prawda, czy założenie: Jezus jest jedyną drogą do nieba. No i werset pierwszy, czy argument pierwszy, Jana 14:6. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. I werset drugi, Dzieje 4:12. Nie ma w nikim innym zbawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez którego moglibyśmy zostać zbawieni. Takie studium czasami jest nazywane studium tematycznym i zazwyczaj zawiera wiele fragmentów pisma, które wspierają tą centralną myśl albo centralną ideę.
Więc o tyle to jest ciekawe, że przy tym dedukcyjnym studium Biblii masz już pewien pogląd, pewne wyobrażenie, pewne pojęcie o tym, co raczej będzie udowadniane, co będzie wspierane przez wersety, będą jakby dobierane do tego szczegóły. I czasami niestety prowadzi to do błędnych wniosków. A indukcyjne studium Biblii, zaczynasz fragmentem pisma bez żadnych jakby wstępnych myśli czy idei, pojęć, wyobrażeń odnośnie tego fragmentu. Czytasz ten fragment, uczysz się z niego zasad. Rzymian 3 rozdział 22-24. Tutaj czytamy, że prawość jest od Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie, które przeszło przez Jezusa Chrystusa. I teraz z tego fragmentu tylko prawdy. Prawość pochodzi z wiary w Jezusa Chrystusa. Następny. Bożym standardem jest bezgrzeszne życie. Następny. Każdy zgrzeszył i dlatego uchybia, jeśli chodzi o ten Boży standard. Następny. Usprawiedliwienie jest dane darmo z łaski. I ostatni. Wykupienie przyszło, czy przychodzi od Jezusa Chrystusa. Jak wiele rzeczy można z tego wyciągnąć. Tyle zatem, jeśli chodzi o to indukcyjne studium Biblii. Będą jeszcze dodatkowe zapewne informacje odnośnie tego, ale spróbujemy też praktycznie pokazać w następnym filmie, jak to może wyglądać i jak Bóg da, to zaczniemy właśnie z Ewangelią Jana. Będzie krótki wstęp, krótkie omówienie treści i później pierwsza lekcja dotycząca pierwszego fragmentu z pierwszego rozdziału. Mam nadzieję, że podane tu informacje są ciekawe i przede wszystkim skłonią i pomogą nam wszystkim rozpocząć albo kontynuować takie konkretne, regularne, budujące, zachwycające studium Pisma Świętego. Pozdrawiam wszystkich i zostańcie z Panem Jezusem.